Cześć, witajcie na kanale Cioci od Klocków. Mamy czerwiec w końcu, także odliczamy do wakacji, już naprawdę niedużo nam zostało. A że początek czerwca, to w Płocku jest zawsze wtedy wielka impreza, czyli Jarmark Tumski. Dobra, ale co to jest Jarmark Tumski? To cały weekendowy event, w którym zjeżdżają się ludzie z całej Polski, żeby wystawiać najróżniejsze rzeczy. Od staroci, czyli vintage rzeczy, po regionalne potrawy albo rękodzieła. No i ja tam idę specjalnie, żeby zobaczyć, czy jest coś klockowego. Nigdy, ale to nigdy nie patrzyłam na Jarmark Tumski pod względem klocków, więc zobaczymy, czy są tam jakieś vintage zestawy. Mam nadzieję, że tak. No to co? Zabieram Was na Jarmark Tumski. No i wróciliśmy z Jarmarku Tumskiego. Niestety nie udało się znaleźć żadnych vintage zestawów klocków Lego. Szkoda, pomimo tylu stoisk, w których były najróżniejsze starocie, najróżniejsze zabawki, klocków Lego brakowało. Mam nadzieję, że za rok to się zmieni. Halo, wystawcy, na pewno macie gdzieś tam w swoich zasobach klocki Lego, przywieźcie je tutaj. No wprawdzie było jakieś stoisko, w których można było zbudować swojego robota, albo zobaczyć, jak to robią studenci Politechniki, no ale vintage zestawów do kupienia nie było. Szkoda. Nie było też takich normalnych zestawów nowoczesnych do kupienia. Też szkoda. Za to było stoisko, gdzie był handmade, oczywiście związany z minifigurkami. I już Wam pokazuję, bo mam tutaj torebeczkę. Jest to Doka Cafe Handmade i są to, moi drodzy, minifigurki z żywicy. Ja mam, o zobaczcie, bryloczek takiej, takiego minifiga w małej i w dużej skali. Miałam też magnes, ale zabrał mi wujaszek, także zostały mi tylko bryloczki, ale bardzo fajnie wyglądają. I to był chyba jedyny tak naprawdę mocny akcent związany z klockami. Szkoda, ale fajnie, że cokolwiek udało się znaleźć. Stitchuś mi tutaj wchodzi. Mam nadzieję, że ta relacja z Jarmarku Tumskiego w formie takiego vloga Wam się podobała. Być może za rok spotkam się w większym gronie, bo kilku fanów podchodziło do nas, tak? I prosiło o foteczki. Także mnie to bardzo cieszyło, bo spośród tylu osób udało Wam się wyłapać gdzieś w tych czeluściach cioteczkę. Bardzo mi miło. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to proszę napiszcie w komentarzu, czy bywaliście kiedykolwiek na takich jarmarkach. Niekoniecznie tym tumskim w Płocku, ale być może w jakimś innym
mieście. No i oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Lecę poszukać vintage zestawów online, bo chyba tak będzie najłatwiej. Ja mam jeden swój zaprzyjaźniony sklep z archiwum Bricks, Mateusz pozdrawiam, gdzie właśnie takie vintage zestawy kupuję w całkiem fajnych cenach, więc możecie sobie tam zerknąć i zobaczyć, może coś Was zaciekawi. No i co? Buziaki, do zobaczenia na następnym filmiku. Pa! A teraz zobacz te filmiki. Naprawdę warto. Razem ze Stitchusiem wybraliśmy je specjalnie dla Ciebie. Także zobacz, powinny Ci się spodobać.